czym jest GTA, chyba każdy wie. Tak, to właśnie ta seria, w której odreagujesz gorszy dzień, rozsadzając pół miasta, bijąc do nieprzytomności przypadkowych przechodniów, albo wytatuujesz sobie całe ciało bez obaw, że szef wyrzuci cię z pracy pod pretekstem nie wpisywania się w konwencjonalny wygląd pracownika. Jeżeli chcesz, zawsze możesz też się uzależnić od hazardu. W końcu to tylko gra. Z tą tylko grą, a dokładniej piątą odsłoną serii oraz wersją online wypuszczoną równolegle, wiąże się kilka naprawdę ciekawych historii lub ciekawostek. I nie, nie chodzi mi wcale o tę najzabawniejszą na świecie sytuację będącą mistrzowskim dziełem przypadku. Garrett, come here. Dick. Come on, get up. Ow, I ran into a wall. Nie mówię także o najtrwalszym samochodzie na planecie oraz nieciekawym dla pasażerów samolotu zrządzeniu losu. Nie będę wam również przypominał, żeby dokonywać przeglądów technicznych waszych aut na czas, mimo że w wyniku zaniedbania może czekać was to. Ale za to przedstawię wam m.in. historię o duchu wprost z GTA Online. Boicie się duchów? O, come on, przecież duchy nie istnieją, a te w grze to tylko fikcja, prawda? Pod żadnym pozorem nie oglądajcie się za siebie. Nawet o istnieniu tych fikcyjnych duchów niewielu graczy GTA Online wiedziało. Wciąż jest to jedną wielką niewiadomą. 10 kwietnia gracz Owl Milk udostępnił na stronie xboxclips.com pewne bardzo niepokojące nagranie. Całość trwa 30 sekund i przedstawia eksplorującego kopalnię gracza, który ponadto posiłkuje się noktowizorem. Owl Milk nerwowo ogląda się za siebie, a wszystko potęguje dźwięk bicia serca, niepokojące odgłosy i dziwna muzyka. W pewnym momencie rzuca mołotowa w kierunku zabitego deskami szybu, a jego oczom ukazuje się biegnąca w jego kierunku postać. Dostrzec można jedynie oplatające ogniem kontury człowieka ducha. Postać po chwili znika. Po jakimś czasie film trafia na Reddita. Okazuje się, że nikt wcześniej nie spotkał się z czymś takim. Zaczęła się dyskusja na temat tego, czy akcja była ustawiona, czy nie. Istnieją metody sprawiające, że nasza postać staje się niewidzialna. Są dwie opcje. Albo cheaty, albo wykorzystanie glitchu, na przykład takiego jak ten. Ale nawet zakładając, że autor filmu posłużył się pomocą niewidzialnego znajomego, nie udałoby im się osiągnąć identycznego efektu jak ten na nagraniu. Podpalona mołotowem postać pali się znacznie krócej. Czy film został sfabrykowany? To wie tylko sam autor nagrania. Support to zespół zajmujący się rozwiązywaniem problemów graczy i bywa on mniej lub bardziej skuteczny. Raczej w większej liczbie przypadków support nie jest zaliczany do najbardziej sprawnych instytucji, o ile można to tak nazwać, z jakimi gracze się zetknęli. I to nie tylko w GTA. Karanie kogoś za coś, czego nie zrobił, jest złe, prawda? Nigdy nie prowadzi to do niczego dobrego, w końcu frustracja, która często skutkuje faktycznym popełnieniem przestępstwa, nie jest dobra. Ale od początku. Tak jak reszta gier sieciowych, GTA Online zmaga się z problemem cheaterów, zmagają się z nimi również gracze. Czego przykładem może być sytuacja Reva Drucifera, obsypanego przez hakera milionami dolarów. Hakerzy, używając różnego oprogramowania, mogą sprawić, że ich pociski zamieniają się w worki z pieniędzmi. I mogłoby to się wydawać najlepszą rzeczą na świecie, gdyby nie fakt, że nie tylko cheater jest zagrożony banem, ale także osoba, która nagle w niewyjaśniony sposób dorobiła się milionów wirtualnych dolarów. Mimo próśb niewinnego gracza, haker wciąż ostrzeliwał go pieniędzmi.
Niedługo potem został wyrzucony na specjalny serwer lobby, nazwany Bad Sport Lobby, przeznaczony dla osób o szkodliwym dla innych graczy zachowaniu. Mimo kontaktu z supportem drogą telefoniczną i mailową nie udało się nic wskórać. Drucifer postanowił uciec się do środków ostatecznych. Posłużył się pomocą modera, który odpłatnie wyciągnął go z Bad Sport Lobby. Zrobił to manipulując plikami gry. To trochę tak, jakbyście zostali niesłusznie wsadzeni do więzienia i zaraz potem zrobili w nim rewoltę w celu ucieczki. Jak wiecie, przekrój internetowej społeczności bywa dość zróżnicowany. Można spotkać zarówno kulturalnych, przyjacielsko nastawionych ludzi, jak i kompletnych wieśniaków, z którymi nikt nie chciałby mieć nic do czynienia. Właśnie dlatego na czatach stworzono cenzurę. Ale zwłaszcza my wiemy, że cenzura to nic dobrego, a ta w grach jest łatwa do obejścia. Jednak wydaje się, że Rockstar w obawie przed niekulturalnym zachowaniem graczy na czacie trochę się z tą cenzurą zagalopował, blokując niemalże wszystkie zwroty w przeróżnych wariacjach zapisu, które mogłyby być obraźliwe. Mogłyby, ale nie muszą być. Tylko spójrzcie na tą listę. Aborcja, Adolf, muzułmanin, Auschwitz, a nawet Sony, Nintendo czy Torrent. Serio? Zwróćcie także uwagę na wymyślną pisownię niektórych słów. Rozpatrzono wiele przypadków. Ty skończony Nintendo Sony Torrenty! Nie no stary, tylko bez takich. Oglądając streamy, często można usłyszeć, jak to osoba transmitująca słodzi swoim odbiorcom, w końcu są najlepsi na świecie, no ale jak wiemy, w stadzie owieczek zawsze znajdzie się jakiś baran. Kilku streamerów na skórze własnego portfela przekonało się, że nie wszyscy fani są tymi najlepszymi na świecie. Po zainstalowaniu GTA 5 na PC i wciśnięciu przycisku graj wyskakuje okno z serialem, o czym niektórzy streamerzy nie wiedzieli. Moment potem ktoś inny cieszył się ich egzemplarzem gry. Na szczęście w niektórych przypadkach z pomocą Rockstara udało się to odkręcić, no ale premierowego streama z GTA 5 nie było. What the heck? What? No way! Pamiętacie materiał o ukrytych poziomach w grach? Porównywałem tam poszukiwaczy takich smaczków do Indiana Jonesa. Błądzącego po katakumbach w poszukiwaniu mitycznych skarbów. Identycznie wyobrażam sobie gości, którzy przeczesali całe Los Santos w poszukiwaniu ukrytego jetpacka, będącego największą zagadką gry. Nie udało im się wpaść na plecak odrzutowy, ale za to natknęli się oni na pewną ławkę, na której umieszczona została tabliczka z napisem ku pamięci Chrisowi Edwardsowi. Po krótkim researchu okazało się, że Chris Edwards to zmarły pracownik Rockstara, widniejący również w kredytach Max Payne'a, L.A. Noire czy Second Life. Ale to już nieodosobniony przypadek upamiętniania zmarłych w grach. A jeżeli jesteście głębiej zainteresowani tym tematem, koniecznie sprawdźcie także nasz inny materiał o upamiętnianiu zmarłych w grach. A jeżeli znacie jeszcze inne ciekawostki z GTA, niekoniecznie 5 czy GTA Online, koniecznie podzielcie się nimi z nami w komentarzach, a ja już się z wami żegnam, mówił do was Fangotten, hej!